Przed nami druga część konferencji prasowej, jest z nami trener Michał Probierz. Dzień dobry panie trenerze, gratulujemy kolejnego zwycięstwa nad Rakowem i bardzo prosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. No od początku Raków trochę inaczej chciał zagrać w tym spotkaniu z nami. To co zawsze ich cechowało, że bardzo długo chcieli się utrzymywać przy piłce i atakować, to dzisiaj akurat wycofali się od samego początku i czekali na kontrataki. Były bardzo groźne dwa, że rzeczywiście mieliśmy tu odrobinę szczęścia, ale też solidnie zapracowaliśmy na to, żeby stworzyć swoje sytuacje, bo tym bardziej, że mieliśmy piersi, no Sergiu to co miał sytuację, to musi wykorzystać i tego szkoda, bo byśmy sobie otwarli ten mecz szybciej, to inne oblicze by to miało. Był taki moment, że jeden i drugi zespół atakował, był moment taki, że nie było trochę kontroli nad tym meczem, że mieliśmy taki jeden i drugi zespół chciał grać bardzo ofensywnie po 30 paru minutach, ale gdzieś tam w szatni zwracaliśmy uwagę, żeby uspokoić to, żebyśmy ciągle jeszcze zwiększali tempo i to akurat zrobiliśmy. Drugą połowę rzeczywiście mieliśmy momenty bardzo dobre. Trzeba w takim meczu, ale zamknąć szybciej mecz, żeby nie było też nerwówki i to jest. Dlatego teraz zapominamy o tym i przygotowujemy się już mecz do Kielc, gdzie akurat no, Janusz nie będzie mógł zagrać. Także musimy też cały tydzień teraz się przygotować pod tym kątem, żeby odpowiednio taktycznie się nastawić, bo nie będzie to łatwy mecz, bo korona pokazuje, że zmienia trochę grę bardzo agresywnie i to jest już dla nas ważne. I tak skończyliśmy o 11:30 o północy, zaczęliśmy 12:30 rano i tak te parę dni teraz szybko minęło, że też zawodnikom należy się trochę regeneracji i jutro trenujemy, później mają dzień wolny, żeby przygotować się do tych najważniejszych dwóch meczów. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? No to prawda, no to mówiliśmy, że ci zawodnicy muszą i to sami następny krok zrobić, jeżeli chodzi o rozwój, bo musimy też zacząć zdobywać bramki inni zawodnicy, bo nie możemy też oprzeć się. Na pewno widać, jak bardzo chce Rafa i tu trzeba go wspierać i też bardzo dobrą zmianę Piszka, ale tu to, co pan wraca, no to akurat nikt nigdy Kamila Pestki nie dyskryminował i nigdy nie było takiej sytuacji, że ktoś go nie lubiał, jak wielu tam sądziło albo oceniało, że tak jest. Kamil po prostu wywalczył sobie miejsce i teraz Michał musi wejść, ale też dzisiaj Michał dał dobrą alternatywę, bo jak wszedł jako pomocnik, to też dał, mogła być piękna bramka, którą dograł, dlatego ci zawodnicy tylko poprzez rywalizację się podnoszą i u nas bardzo często jest tak, że jak ktoś rywalizuje, to już jest ktoś niezadowolony i zawsze ten, który nie gra, jest lepszy, także to trzeba spokojnie, niech pracuje, robi kolejny krok i to jest, czasami korzysta się na szczęściu, na nieszczęściu innych i Kamil to skorzystał. No to jest bardzo ważne, no sam nie będzie spał pewnie dzisiaj, bo mógł mieć bramkę i ten, ale co ważne, to jako dla zespołu powypracował, bo dał piękną asystę, także wydaje mi się, że ta asysta jest cenniejsza niż tą bramkę, którą on zdobył, bo dograł temu zawodnikowi, popatrzył, a bramkę, no cóż, no takie to się zdarza. Jeżeli by to zrobił inny zawodnik, to by go wyzywano i tak było, a tu klaskali jeszcze, także czasami tak to jest, ta młodość ma swoje takie czasy, że trzeba to wspierać i nie ma się co załamywać, on musi głowę tylko podnieść i cieszę się, że dał kolejną alternatywę, że możemy na niego liczyć. Powiedziałem, że to jeszcze ta bramka w takim razie z asystą Michała. Wszelkim w Pele, ja teraz piszę oceny i miałem duży problem z tym piłkarzem, bo on do przerwy no, nie było go w zasadzie na boisku, nie istniał. Natomiast no, w drugiej połowie zagrał znacznie lepiej. Jak pan tą dysproporcję jego oceny? No akurat do przerwy no niektórzy zawodnicy dublowali mu pozycję i no, obojętnie co by nie robił, to i tak tej piłki by nie dostał, bo nie tak chcieliśmy grać, w szczególności w środkowej fazie meczu i ciągle gdzie chcieliśmy dograć piłkę, to on był zamknięty. A Pele jest bardzo niedoceniany, bo bardzo dobre robi ruchy na pozycję i wychodzi i nie zawsze potrafimy właśnie takiego go wykorzystać i szkoda. I taki, no ale ma jedną rzecz, którą jest taki touch pass, bo to jak trzeba przyznać, że jak zagra czasami piłkę, to aż się ręce wkładają do oklasków i oby takich podań było jak najwięcej. Czy są jeszcze pytania? Jacek, Rafał, proszę. Panie trenerze, to był pierwszy mecz, w którym zaczęliśmy dwoma młodzieżowcami, skończyliśmy nawet z trzema na boisku. Czy to oznacza, że dwóch chłopaków
tego jakby najmłodszego rocznika wygrało rywalizację w składzie, że dzisiaj zagrali? No i cały czas pod Osami tu trenują. Ja powiedziałem przed sezonem, że my nie mamy najmniejszych problemów z młodzieżowcami, bo jest jeszcze Struzik, jest jeszcze grupa tych zawodników, którzy zdobyli wicemistrzostwo Polski i nadchodzą też kolejni, którzy pracują dobrze i też akurat z juniorów młodszych dwóch prawdopodobnie na obóz weźmiemy zawodników, jeżeli ten i tak powoli z juniorów starszych też, tak żeby ci zawodnicy się wdrażali i ja mówię, często te słowa są taka łatka się przykleja, że ktoś mówi, że kiedyś Probierz stawia na młodzież. No, na młodzież się stawia w odpowiednim momencie, jeżeli oni są gotowi, a to, co się mówiło kiedyś 5 lat temu czy 7, no to teraz jak mi ktoś wypomina po tych latach, no to trudno, żeby ten czas się zmieniły. Zmieniły się też kwoty za tych zawodników i nie mam z tym najmniejszych problemów, tylko jak ktoś wkłada te słowa w kontekście innym zupełnie, to jest to trochę nie fair, bo dzisiaj akurat jak popatrzymy, to zawsze wypominano, że grali u nas dwóch Polaków. No dzisiaj grało pięciu i grało. No to jest, grają ci, którzy są najlepsi i zawsze na tych będziemy stawiali.